Dziękujemy. Sprawę pracę na sekretarkę. Pani? Na sekretarkę? A co, na sekretarza? Panie, ja jestem urodzony sekretarką. Monosi mnie, no nie da pan wiara, że jeszcze będzie temu typu ty to były szpilki? Panie, ja jestem urodzony sekretarką. Patrz pan, jak mnie nosi pan. Widzisz pan, jak mnie nosi, to każda cząsteczka chodzi. Każdy embrion. Jak pani to ciągle nosi? To jak pani wytrzymia 8 godzin pracy jako sekretarka? Aha, a to trzeba? No trzeba. No nie wiem, to tu pójdę, tak coś porobię, może na prezesa pójdę? Pani, na prezesa to trzeba mieć doświadczenie. A, nie takie posiadam, ja na nie jednym prezesie siedział. Dobrze, przejdźmy może do rozmowy kwalifikacyjnej. No może przejść, tam jest to taka super dobra, nawet u mnie na dzielnicy mówią, że jest to taka pierwsza lepsza. Dobrze, może pani nam się przedstawi, poda swoje nazwisko. Ale panieńskie czy z domu? Jak pani woli? No to Wanda Nieróż z domu został. Aha. A więc pani Wando, mogę tak do pani się zwracać? O, może mi mówić Wandziu. Co, znajomi tak do pani mówią? No, znajomi do mnie mówią hono hono, albo skończyła się grzeć. Ale ja jak na panią patrzę, to ja widzę, że pani ma jakieś małe kompetencje. A jeśli to jest jakiś problem, to ja sobie mogę je powiększyć. Panie, ja nie takie rzeczy widziałem w telewizji. Kiedyś jak oglądałem telewizor, bo teraz już nie wiem, to nie oglądam, nie? Nie mam telewizora, już nie oglądam. A co, takie przekonania wewnętrzne? No bardziej zewnętrzne, bo komornik ze mną przyszedł. To musiała chyba pani rachunków nie płacić. No, mógł pójść tym tropem, mógł pójść. A. Teraz komornik wchodzi do kamienicy, to ja to będę martwy, panie. To skradam palkę i tylko na nawet. Do Mediamarktu na promocję. Panie, ja to mojego Urbina na promocji widziałem. Moje maleństwo 9 cali. Jak to 9 cali? No, zabudową. Czy to po płodzie. To ja widzę, że ten telewizor musiał stanowić centralny punkt w pani salonie. No, jak ja, że salon miałem, to tak. Boże święty, a co się stało? A, kiedyś Cidek mój taki, ten drugi komputer, kokubę taki, się do mnie wprowadzi i mówi, słuchaj Wandzia, ja ci zrobię tu takie obejście, dokazując, że nie będziesz musiała płacić, nie? Mówię, Cidek, znasz mnie, otwarta jestem, wchodzę, nie? Cidek mówi, bo to zaczyna się wbijać, tunik, kolank w kolanko zaczyna wbijać. Ja się mówię, kto mądry, kolanko w tunik wbija, poza kształtem nie taką, a poza tam jest inny film. Ty robisz coś? Ale ja mówię, Dzidek bez 15 minut bez kiepania usiedzi. Ja mówię, Dzidek uważaj, tam jest gaz. On mówi, spoko. I co? Panie, wystarczyła iskra. Panie, jak piskło? Normalnie miałem 40 metrów powodu, to mi się zrobiło 250 w górę. Ładnie. To ja widzę, że pani w ładnej okolicy mieszka. No, a to jest ciekawe, nie powiem. Panie, ja tam wszystko wiem, co na dzień się dzieje. Kto z kim śpi, kto z kim nie śpi, kto kogo zwalci, kto kogo nie zwalci, bo tam pytacie, że to nie one, nie? Tak, panie, tak. Panie, ja mam takie ucho, że mnie można na CP na 19 kanale wybrać. No wie panie, teraz jednak strasznie dużo przemocy się dzieje. A gdzie to, panie, kiedyś to była przemoc, jeszcze z tym moim pierwszym kokubetem ja się zaraz pożubię, żeśmy się zaczęli docierać. To była przemoc. Jak mi Jasiu pierdzielną patelnią w łeb, to mi się to taki napis Stefan mówi. A z drugiej strony Madden Kina. Za jednym uderzeniem! Jeszcze się o wideo pierdzielnią mi się pana Sony poczepiło. Pieprznęłam szafkę od Ikei i miałam komplet. A, stare to czasy były. My to z Jasiu nazywaliśmy takie studenckie. Studiowane? Tak, wieczorowo. Żadnego weekendu nie pamiętam, ale na
brakuje mi Jasia, tęsknię za nim. Brakuje mi go. A gdzie przebywał już pan Jasiu? Pan mi siedzi. A co tam robi? Przecież powiedział. Halo! Ale zdziela papeza. To jak to pani pije w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? Nie no, w trakcie. Poza tym za rękę pan mi nie złapał. A lekarz mi medykamenty zapisał. Co pani zapisał? Eutanazą. Jaki eutanazą? No nie wiem, to weterynarz jest, to co ja się bym z nich kłóciła. Nie, nie, proszę pani, ja jednak nie mogę pani dać tej pracy. Ale zaraz, zaraz, co słyszą moje oczy? Jak to nie mogę? Co nie mogę? Niech mi pan zada jakieś pytanie, coś praktycznie, tego, coś. Dobra, ma pani tutaj telefon. Widziała pani kiedyś telefon? Tak, w radio. Ale telefon. Ty, ja pierdzielę, czwórka koło piątki. Dwie szóstki. Jak to dwie szóstki? No jedna zwrotnie. Więc tak, zadzwoni do pani petent i ostrzegam, będzie mówił w języku obcym. Ale za nie wyszedł do mnie. To się jeszcze okaże. Więc tak. Dzwoni. Dren, dren. Dren. Na zielono. O, zielono. A ty który to zielony? Koło czerwonego. Hello? Good morning, can I speak to your boss? Pomyłka. Pana, jako pan nie zna języka angielskiego? Nie mam głosu. Nie, ja nie mogę panu dać tej pracy, nie. Okej. Wywołałeś mu tu jest nasu. Borsówka wywołałeś. Teraz robimy tak, opuścimy sytuację o 360 stopni. Teraz pan jesteś komornik, ja jestem pana sekretarka i ma pan problem z komornikiem. Jeśli ja panu załatwię tę sprawę, to pan mi daje tę pracę, zgoda? Dobra, już nie mam nic do stracenia. Więc dzwonimy. No to teraz... Dzień dobry, Stanisław Kowalski z tej strony. Jeżeli pani firma do jutra nie płaci tych 400 tysięcy złotych, to... Staszek, nie strasz, bo się posrasz. Słuchaj, pani z tej strony. Ta sama. Słuchaj, wypierdzielaj od mojego prezeska. Wod mi do niego, jak ci wytarmasz za te zamszone stringi, to zobaczysz. Ja, słuchaj, robię go jutro mamy z powrotem. To ja widzę w takim razie, witamy na pokładzie. Zapraszam jutro o 7:00. Bardzo dobrze, będę na 12:00.